Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. Z racji tego, że kilka osób w zeszłym tygodniu pisało do mnie z prośbą o sprawdzenie Renault, jego historii serwisowej i przy okazji prosiło o sprawdzenie, z jakim układem wstryskowym auto wyjechało z fabryki, plus czy auto jest wyposażone w dwumasowe koło zamachowe. Problem polega na tym, że Renówka w swoich dekoderach VIN nie udostępnia informacji, z jakim układem wtryskowym auto wyjeżdża z fabryki. Nie wspominając o tym, czy dana wersja silnikowa ma koło dwumasowe, a z uwagi na mnogość wersji mocowych dla 1.5 DCI, ciężko określić po samych kilowatach czy koniach mechanicznych, czy auto na 100% ma dwumasę. Podeszliśmy do tego tematu, zaczęliśmy szukać. Mamy rozwiązanie i jesteśmy w stanie Wam taką informację udostępnić. Natomiast z uwagi na to, że wiąże się to z pewnymi nakładami zarówno czasu, jak i pieniędzy, żeby uzyskać takową informację. Także będzie to usługa odpłatna, ale za niewielką kwotę będziecie mogli uzyskać moim zdaniem bardzo wartościową informację, która w perspektywie zakupu tego auta pozwoli Wam zaoszczędzić, myślę, że kwotę nawet kilku tysięcy złotych w przypadku awarii dwumasy czy też wadliwego układu wtryskowego. Jeżeli jesteście zainteresowani taką usługą, to zostawcie proszę w komentarzu pod tym filmem swój adres mailowy wraz z numerem VIN, którego sprawdzeniem jesteście zainteresowani. Łapka w górę, subskrypcja oraz dzwoneczek na pewno wpłyną na to, że cena tej usługi będzie promocyjna. Ja Wam w tym momencie dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Cześć!